No cześć, z tej strony Rafał Wilczek. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Company of Heroes, Call of Duty, Battlefield, Splinter Cell Conviction. Jest ze mną Kavirion, który myśli, że może robić 360. I właściwie to może, bo robi je całkiem dobrze. Cześć. Cześć. Ała, mój głos. Wody Gloster. Cześć. O nie. Jakie blokowanie wind? Bo nie przechodź przez detektory, bo będzie pip, pip, pip. Nikomu nic nie mówi. Spokojnie, musimy się jakoś tu przedostać. Nikomu nic nie udowadniając. Leć. Czemu nie mogę cię zaznaczyć, Brudasie? No, dziękuję. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Żyjemy w świecie, gdzie nie mogę zaznaczyć przeciwników. Likwidujemy ich? Pewnie. Okej, biorę tego z lewej. Mhm. Myślałem, że będzie execute ten execute. No właśnie, nie... myślałem, że jak na takich dwóch tak ustawionych, to się nie opłacało w sumie. Okej. Jak będziemy mieli kłopoty i na przykład czterech nam wyleci na japę. O. To jest jakoś ograniczona ilość tego, czy co? Zależy od broni i attachmentów. Jak masz więcej... Najwięcej możesz mieć chyba 4 na pistolecie FM57. I'm laying smoke! Watch your fire! Oho, co tu się dzieje? Jakieś powiadomienia straszne. Pewnie wiadomości od administratora, że mam wskrzesić Woody Gastera, ale nie mogę tego zrobić. Nie jestem sorry, admin. Sorry, admin, ale to ja jestem adminem. Wykryty? Nie ma sprawy. You can't win? Let me see. About that. Czemu mnie nazywają Ganton? Przecież ja byłem z Groove Street do chuju. O kurde, z bramy. Dobra, granat, podnieś się. I zacznij strzelać do skurwysynka, jakby coś się działo. Czy ja właśnie w dupę ci przyklepałem to? Możliwe. Okej. Nie mogłem ich zmarkować przez te bramy. No bo to dziwne rzeczy czasami się dzieją, no ale dobra. Przejdźmy sobie górą. Tak wiecie, intended way, że idziemy górą, się skradamy i wiesz, że ta gra to nie jest czysty rozpierdol. Dla zabawy. Nie? Bo ile razy można się skradać w tej grze? No pewnie można dużo razy. Czy zrobię śmierć z powietrza? Pytanie. Z nieba. Śmierć ze spustu. O Boże. Nie. Jest wysoka. Death from above. Dead. Justice from above. The Sense of the Right Alliance, moja ulubiona ta. Zaraz po Avengersa. No okay, ładnie, ale ich wyczyściliśmy jak psy. Dobra, czy jest coś za tymi drzwiami? Chyba nie, no to breachujemy. Okej, chief. According to the blueprints, the door to the intelligence archive is secured. Serio, i teraz będziemy musieli się przez archiwum przekopywać? Spoja. A, dobra, chyba znalazłem jakiegoś frajera, którego nie można ten. Dobra, to przestraszmy go, wjazd zróbmy. Co ty, z klamką? Security! Security? Nie jesteś traitorem? A jak myślisz, czy drukarka mu powie prawdę? Na pewno w ciemnościach. Zaraz pogadasz sobie z panem... A, serio? Tylko... Że o drukarkę go jebnie chociaż. Jest twój, mam dość tego frajera. Bierz go, Kawior, przesłuchaj śmiecie. Dobra. Ja już mam dość takich cweli. Cześć. One of your eyes and half your fingers to get through that door, Repco.
Uuuu, widziałem tego buta na rej. Rekt. Stop! I'll do it! Dobra, zaraz zaczną robić tutaj burdę. Idę ich pilnować. O, za dużo ich tu jest. Nie zdążyłem rzucić granatu. Dobra, ale chuj, pozabijamy. Nie mogę go wyrzucić nawet. O kurwa. No. Czekaj, może zdążę. No, jestem w trochę kiepskiej sytuacji. Czekaj. Spacja. Żeby cię nie poddusił, bo będzie chujnie. Oj chuj, nie mam jak go nawet przestrzelić, bo filar mnie chroni. Kurwa, ale nas zrobił. Secret agent. On wiedział, że jak nas rozdzieli, to... No. To chuja zrobimy. Od tego momentu, Jesus. Jest to może najlepszy moment, ale... No dobra, no to idziemy przez te goddamn door. No czekaj, mam pomysł. Oni tędy wbiją, czy... Tak, od góry, właśnie tu, gdzie my weszliśmy. Okej, tu rzucam remote mine'a. To jest dobry pomysł. Dobra. No to zaraz będziesz traitorem. Przekonamy cię. Ty go przysłuchaj, ja światła pozdejmuję. Okej. Open the door willingly. Or we can take a piece of you and open it ourselves. Dobra, dostał. O zegar. Dziadkowy. Gotowy do wzięcia, kawior. Chwila. Dobra. Dobra, no to jak go bierzesz, to... Znaczy, nie, to ty weź, bo ja tutaj ten... Będę patrzył, kiedy mogę zdetonować. Aha, no dobra, spoko. Kurwa no. Chodź. Dobra. Myślisz, że co? Że ci to ujdzie płazem w śmieciu. Stop! I'll do it! Boom! Kawior, boom! Dobrze. Trochę mało to zrobiło, ale dobra. Dobra, patrzę. Dobra, szykuj się, żeby frajera wyeliminować. Dobra, odpycham go. Miałem 15 różnych momentów, żeby go zdjąć, ale musiałem poczekać, aż go mu dasz bułę. Dobra, to schwalam się w sobie, że pewnie mogą tak nas robić w chuju, nie? To utnijmy imię. No właśnie tak chciałem, kurwa, zrobić z nimi porządek. Brwa, schale jebane. Za kogo wy się uważacie? Kogoś chyba trzeba wyciągnąć, tu widzę, na zewnątrz. Szmo? Ja ci dam szmo. Chyba jedyny ziomek już, nie? No. Okej. Zaraz zobaczymy. Kurwa, serio? Chokehold freedom. O kurde. Dobra, powiem, kiedy mogę to zrobić. Czekaj. Dobra. Fiu. Było dobrze. Za dużo duszenia jak na ten moment, a dzięki temu sobie te challenge PC z tym ratowaniem swoich na Chokehold Freedom zrobisz, więc... Zawsze coś. No, to prawda. Ale piękny... Shlizg. To nasza najlepsza szansa. Nie podobają mi się nasze szanse, jeśli to rzeczywiście jest najlepsza szansa. Jak się mija półeczki na tych... Tam masz u góry taką strzałeczkę. Góra i dół. A, faktycznie. Niech cię Jastreb.
Najlepsze jastrzęby, wszystko poulepszane, tak to się robi. A, jednak mina zbliżeniowa nie jest. Welp? Smutno. Ale w takim wypadku, skoro mina zbliżeniowa nie jest, o, FAMAS, no nieźle. Także dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. I popatrzymy, co kawior wybierze. Wybrał FAMASa. Także dziękujemy za oglądanie, FAMAS to dobra broń i bywajcie. Częściej na moim kanale, siema. Myślisz, że jesteś sprytny?